Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Ja rozumiem, że trzeba eliminować zagrożenia potencjalnych łamaczy tych przepisów, czy nawet tych, którzy mogą odebrać zdrowie, życie innym. Tylko w jakiś to cywilizowany sposób niech to będzie. Dragońskie kary jedynie skutkują, nie? Tak. No, to wszystko zgadzam się i jestem za, tylko... Więzienia. Skoro idziemy do Europy, czemu mamy nie zrobić tych norm europejskich, jeśli chodzi, prawda, o przekroczenie alkoholu w organizmie podczas jazdy, prawda, we krwi, pamiętajmy, we krwi. Po co te auta o dużych pojemnościach i dużej mocy? Komu one są w Polsce do czegokolwiek potrzebne? A znasz takie pojęcie jak szpan?